Witam Was bardzo serdecznie. Dziś mam przyjemność przedstawić Wam kolejnego protreka na moim kanale. Rzadko ono się zdarzało, ale teraz jest bardzo fajna okazja, żeby przedstawić Wam nowy model. Jest to model PRG601PM-5ER, wykonany przez Casio we współpracy z marką Pendleton. Marka Pendleton jest to firma ze Stanów Zjednoczonych o 160-letniej tradycji produkcji i zajmuje się produkcją wełny i różnego rodzaju wyrobów wełnianych, m.in. kocy z tradycyjnymi wzorami, takimi właśnie rdzennie amerykańskimi. I tak właśnie prezentują się m.in. te wzory. Zegarek jest wykonany dość, powiedziałbym, ekologicznie. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Pudełko jest wykonane z tektury. Samo w sobie wygląda bardzo ładnie, całkiem ekskluzywnie, bym powiedział. Otwórzmy je sobie. I zegar prezentuje się w ten oto sposób. Jak widzimy, jest zawieszony na pasku, właśnie wykonanym z... Sam pasek wykonany jest z przetworzonych butelek PET, czyli bardzo ekologiczny. Takie mamy teraz trendy. Zanim dojdziemy do zegarka, zobaczmy, co jest tutaj pod jego podkładką. Tu mamy taką klasyczną instrukcję. To jakieś takie papierki, te legalki klasyczne. I instrukcja dość obszerna. Jak widzimy, oparta o moduł 5497. To jest oczywiście tutaj kilka języków. Angielski jest jako pierwszy, tam mamy też niemiecki, oczywiście polskiego nie ma, o, tutaj mamy listę języków. I tak, najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o ten zegarek, to jest to model PRG, a nie PRW. Co to oznacza? Znawcy już na pewno wiedzą, że jest to model bez multibandu. Oznacza to, że zegarek nie synchronizuje się radiowo. Zaraz jedźmy może sobie teraz... statywem na dół, będę Wam prezentował sam zegarek. Jeszcze może tak go sobie z pewnej odległości obejrzyjmy w całości. Tak to się prezentuje. Tu jest jeszcze ofoliowane. Za chwilę tych folii się wszystkich pozbędziemy i dokładnie Wam go szczegółowo pokażę. Już zjeżdżamy na dół. I jesteśmy. I będziemy mieli troszeczkę wygodniejszy wgląd. Ok, więc tak. Najpierw go sobie tutaj odfoliujemy. Zaraz zrobię to tak, żeby w miarę tutaj nic nie pouszkadzać, no bo wiadomo, zegarek jest nowy i taki właśnie ma wrócić. Jedną sekundkę. Tak. Tak. Zdejmiemy sobie metkę. Oczywiście metka prezentuje te same symbole, co na pudełku, czyli PRG601PE. I już się dobieramy do reszty, czyli właśnie do samej koperty. I tak. Oczywiście, jako że zegarek pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji, a mi został dostarczony przez firmę Zegarek.net, za udostępnienie zegarka serdecznie dziękuję. Zresztą, gdyby ktoś miał ochotę to zakupić zegarek Casio na stronie zegarek.net, to z moim kodem TOMG80 może zakupić dowolny zegarek Casio z rabatem do 10%. Szczegóły w opisie filmu poniżej. Zegarek, jak wspomniałem, pochodzi z oficjalnej dystrybucji. W związku z tym mamy tutaj naklejkę importera Casio firmy Zibi, która dość skutecznie zasłania nam logo Pendleton. I żeby Wam je pokazać, skorzystam sobie tutaj ze strony G-Central, gdzie właśnie takie zdjęcie mamy, nawet je chyba sobie tu już wcześniej przygotowałem. O, tak dokładnie prezentuje się, słuchajcie, dekielek. No, wygląda całkiem ładnie. Dekielek nie jest wykonany ze stali, jest wykonany z tworzyw przetworzonych. Taki, no, wszystko jest teraz takie bardzo hiperekologiczne i tak dalej. W związku z tym zegarek jest bardzo lekki, jest naprawdę niewiele cięższy od kostki. Pamiętajcie, że to jest zegarek wyposażony w triple sensor i całkiem spory, a waży jedynie 62 gramy. Dokładnie tutaj mamy to nawet napisane, także... No i wymiary 51,6, 51,5 na 14,8 mm. Więc to jest całkiem spory zegarek, natomiast waga faktycznie jest dość... znikoma i sam zegar prezentuje się, słuchajcie, zacnie. Na początek może zacznę od minusów, które mi się rzuciły w oczy.
No, czy o jednym wiedziałem od razu, no bo wiadomo, chodzi mi o to, że zegarek nie ma multibandu. To uważam za spory minus, zwłaszcza w świetle faktu, że zegarek jest oferowany na... Jest to zrobione we współpracy z firmą ze Stanów Zjednoczonych, z firmą Pendleton, a w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, multiband działa. Mamy w Fort Collins nadajnik i jak najbardziej wszyscy z niego korzystają. W Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w części Meksyku zapewne też, także jeszcze tutaj się pozbędziemy tej foliki, bo chciałem ten zegarek potem założyć na nadgarstek. Chwilę mi to zajmie, przepraszam, bo jest dość dobrze przyklejona. Nie, muszę znaleźć, gdzie to się zaczyna. A dobra, tak ją zdejmiemy. O, najprościej będzie. No i tak się to prezentuje, więc to jest ten pierwszy minus. Brak multibandu. Drugi minus tego zegarka to jest w mojej ocenie sztywny, łamany na bardzo sztywny pasek. Zobaczcie, to jest pasek wykonany z takich biodegradowalnych tych but, znaczy z butelek PET. W jakiś sposób oni tu przetwarzają na ten materiał, ale w mojej ocenie jest to po prostu materiał w jakiś sposób naklejony na gumowy pasek albo pasek de facto plastikowy, bo naprawdę ten pasek jest bardzo sztywny. Zaraz wam zresztą pokażę, jak będę zakładał go na nadgarstek. W zasadzie możemy to zrobić od razu. To ja go sobie teraz założę i pokażę wam, jak to wygląda. Sekundeczkę. Jest, słuchajcie, tak ciężko się to zakłada na rękę, bo to jest naprawdę sztywna konstrukcja. Zobaczcie, aż naprawdę ciężko go tu zgiąć. Ja myślę, że to się po jakimś czasie może wyrobić i będzie to wygodniejsze. Spróbuję go tutaj dokładnie wpleść. O, i tak to się prezentuje. Prezentuje się, jak już założymy, naprawdę ładnie. Zwłaszcza, gdy zegarek jest nowy i ma bardzo ładny, czysty ten pasek. A jako, że mamy teraz doskonałą sposobność, ponieważ w pokoju pojawiło się właśnie moje dziecko, mam nadzieję, że pomoże pokazać mi wam, jak wygląda luma tego zegarka. Zobaczcie, jakbyś mógł zgasić światło. O, to teraz mam tylko światło, które mogę bardzo łatwo zgasić sobie teraz. Troszkę wyświeciłem ten zegarek. O. I słuchajcie, tak prezentuje się luma. Uważam, że całkiem zacnie. Świecą się wszystkie indeksy. Świecą się również końcówki wszystkich wskazówek, także za lumę zdecydowana dycha. To jest moja ocena. Ok, już możesz zapalić. Tak to się prezentuje. Ogólnie uważam, że design zegarka jest naprawdę udany. Przyjrzyjmy się teraz tarczy. Zobaczcie na kolorystykę. Mamy tak, mamy sekundnik, na którym są powtórzone właśnie kolory takie typowe dla tej marki Pendleton. Zobaczcie na, również na wskazówki, może tak wam pokażę, przesuwając wskazówki. O, tak wygląda w ogóle odsunięcie wskazówek. One tak 10 sekund będą sobie stały i zaraz wrócą do swoich natywnych pozycji. Zobaczcie to jeszcze na... Zobaczcie sobie teraz jeszcze na wskazówkę tych trybów. Ona właśnie też ma takie fajne kolory. Oraz jak spojrzymy sobie pod światło, ciężko będzie, bo się zaraz mi lampa odbija, to na tarczy naniesiony jest bezbarwnym lakierem i w wysokim połysku taki właśnie typowy wzór. Mi to się bardziej kojarzy z takimi indyjskimi wzorami, jak to na filmach często można na westernach zobaczyć. Właśnie taki jakiś szaman, nie szaman, co ja mówię, wódz wioski owinięty jest takim kocem często i no ten wzór prezentuje się naprawdę zacnie. Mamy wokół tarczy pierścień wykonany ze stali nierdzewnej z oznaczonymi wszystkimi strefami czasowymi. No i pasek oczywiście właśnie w taki sposób zamocowany przez takie skrzydełko, można powiedzieć, z tworzywa, gdzie dopiero teleskopem na takiej dźwigience quick release, zaraz wam pokażę. Już sekundkę, tylko zdejmę go z ręki. O, na takich szybkiego montażu dźwigienkach można sobie właśnie ten pasek zmieniać. Oczywiście można też po zdemontowaniu tego elementu założyć jakąś bransoletę, no bo to koperta jest de facto klasyczna. Natomiast no, w ten design tego paska z całą grafiką tego zegarka no, koresponduje idealnie. Sama koperta również wykonana jest z biokomponentów, jest w kolorze bardzo jasno-brązowym. Zresztą widać, że to jest jakby po kolorze tego tworzywa, że jest to taki biokomponent. Przycisk podświetlenia jest bardzo fajnie ukryty, bo nie każdy w ogóle na pierwszy rzut oka dostrzega, że tu jest przycisk.
Zobaczcie, tak wygląda podświetlenie. Lumy już Wam pokazałem. I podświetlenie dodatkowo, efekt fajny potęguje, tak jakby to był taki rozbłysk. Zobaczcie na dół na godzinę 6. Oprócz tego, że widzimy diodkę, to jest wrażenie z takiego podwójnego rozbłysku, bo tutaj kończy się grafika. I stąd takie ciekawe wrażenie. Oprócz tego oczywiście podświetlony jest dobrze wyświetlacz. Zobaczmy teraz tak w lekkim przyciemnieniu. No co do podświetlenia raczej też nie miałbym żadnych uwag. Oczywiście te migające cyfry widać tylko na telefonie, normalnie na żywo ich nie widać. To tylko podczas nagrania jest taki efekt. No i też warto zwrócić uwagę na wyświetlacz pozytywowy, który w zasadzie w żadnym z Matmasterów nie występuje. Natomiast w ProTrekach występuje dość często. I no tutaj trzeba przyznać, że poprawia czytelność tego zegarka. Co dalej? Jeżeli chodzi o funkcje, no to klasycznie mamy barometr 1700 hektopaskali, mamy temperaturę. Temperatura jest to oczywiście zawsze wypadkowa tego, co mamy wokół nas i, no i de facto nadgarstka, jeżeli zegarek nie jest zdjęty z nadgarstka. Funkcja recall, czyli z odczytywania zapisanych wartości w różnych funkcjach barometru, altimetru i tak dalej. Dalej mamy stopper. Stopper mierzy bodajże do 9 godzin. Nie jestem pewien teraz, czy to jest 9 czy 59 godzin. To trzeba by sprawdzić. Ale zaraz mogę na szybko sprawdzić. Jedną sekundkę. No nie jest na szybko podane, jak on ma maksymalną wartość pomiaru, ale na pewno co najmniej 9 godzin, jak nie więcej. Timer niestety ma tylko, podobnie jak w Matmasterze, 60 minut i można ustawić tylko minuty. Nie można ustawić go co do sekundy. Alarmy. Alarmów jest 5 oraz sygnał pełnej godziny. Jak widzimy, tutaj mamy wszystkie 5 alarmów. Nie ma alarmu śpiocha, jest po prostu 5 zwykłych alarmów i na końcu sygnał pełnej godziny, który możemy sobie... włączamy tutaj tym oto i pojawia nam się tutaj ikonka SIG. No ale wyłączymy, no bo ja tego zegarka sobie nie zostawiam, tylko odsyłam go z powrotem do sklepu. Ok, idziemy dalej. World Time, czyli czas światowy. A w tym momencie właśnie dla strefy UTC mamy 22.14, przepraszam, mamy 8.15 już i to jest 8, zaraz jak to sobie sprawdzimy, to jest 20.15, bo tak, mamy tutaj 20, prawym dolnym klawiszem sprawdzamy, czy to jest po południu, czy rano, to jest AM, to jest PM, więc jest po południu, czyli de facto jest to 20.15, a u nas mamy 22.15 i teraz normalnie w Matmasterze mielibyśmy dalej menu odbioru sygnału, natomiast tutaj już tego menu nie ma, ponieważ zegarek nie posiada multibandu. Tak to się, słuchajcie, prezentuje. Prezentuje się w mojej ocenie naprawdę zacnie. Spróbuję Wam go jeszcze pokazać troszeczkę na zbliżeniach. A naprawdę, jeżeli ktoś lubi ProTreki i lubi ogólnie ten design zegarka, no to ten model myślę, że naprawdę zdecydowanie warto rozważyć, żeby zasilił Waszą kolekcję, bo w mojej ocenie to wykonanie jego i ta kolorystyka jest naprawdę, naprawdę godna uwagi. Tak się prezentuje tarcza. Próbuję Wam tutaj pokazać ten właśnie wzór, który jest na tarczy. No, prezentuje się to naprawdę fajnie. Zobaczmy sobie na koronkę. Koronka jest w takim kolorze mosiądzu. Przyciski wykonane są z tworzywa, natomiast mają tą fajną taką fakturę takich trójkątów, więc naprawdę dobrze się ich palet trzyma. Są dość małe, no to jest minus, ale co jest plusem, że przycisk ma jakby, da się go nacisnąć tu od góry. Zobaczmy sobie z boku, jaka jest struktura przycisku. Tutaj od strony dłoni, on jest w zasadzie cały przykryty, natomiast tu od góry łatwo jest go nacisnąć, więc tu nie ma problemu. Często w zegarkach jest tak, że tutaj od góry jest przykryty, a od dołu jest jakaś szczelinka i wtedy bardzo trudno się go naciska w momencie, gdy zegarek jest na nadgarstku. Z lewej strony mamy również takie same dokładnie przyciski oraz oczywiście pokrywę sensora. Jest to sensor generacji trzeciej, także taki sam jak w Rangemanie, taki sam jak w Matmasterze GWG1000 i wielu innych zegarkach. Tak prezentuje się cały pasek. Zobaczmy. Naprawdę co do samego wykonania paska nie mam żadnych zastrzeżeń, natomiast co do jego twardości. Nie chodzi nawet o dopasowanie, bo gdy założymy już na nadgarstek, nie jest źle, jest naprawdę fajnie. I myślę, że on się ułoży. Natomiast samo zakładanie tego paska, tego zegarka na rękę, no on może nastręczyć na początku przynajmniej takiego trochę lekkiej konfuzji, że o co chodzi, czemu to jest takie twarde. Klamerka, pasek, jak widać, wykonane są w Tajlandii. Tu od wewnątrz zegarek jest przykryty, pasek jest pokryty takim czarnym płótnem. O, w ten sposób to wygląda.
No jeszcze raz przyjrzyjmy się dekielkowi. Tu jak widzimy mamy kod produkcyjny. Jest to 202A109C, czyli jest to 109 dzień roku 2023, czyli jakiś połowa kwietnia na oko. Więc zegarek jest całkiem świeży. I to jest, słuchajcie, tyle mniej więcej, jeżeli chodzi o prezentację samego zegarka. Teraz porównam go dla Was z w zasadzie jedynym zegarkiem, który posiadam, można powiedzieć, godnym porównania. Najbardziej zbliżonym jest to Madmaster oczywiście. Madmaster GWG1000, który używam na co dzień. I tak te zegarki obok siebie się prezentują. I tutaj, jak widać, Madmaster wcale niespecjalnie góruje wielkością nad ProTrackiem. ProTrack jest naprawdę, tutaj moje dziecko właśnie mnie próbuje rozpraszać, głaszcząc mnie po głowie. Myślę, że przestanę nagrywać. ProTrack jest zdecydowanie tutaj dużym zegarkiem. Wymiary są naprawdę konkretne. I myślę, że gdybym był bardziej fanem ProTracków niż G-Shocków, no to zdecydowanie taki zegarek zasiliłby moją kolekcję i z przyjemnością bym go nosił. No widać tutaj też porównanie wyświetlaczy mamy jak na dłoni, że czytelność pozytywu jest zdecydowanie lepsza. Natomiast tutaj widzimy większe indeksy, zdecydowanie bardziej wyraźne w Madmasterze, większe cyfry, dłuższe indeksy i ten zegarek, no Luma, już przedstawiałem go na wielu filmach, to już teraz może tego nie będę robił, ale no jest naprawdę, naprawdę zacny, więc tak one się obok siebie prezentują. Grubość w ogóle nieporównywalna. Madmaster jest niemalże dwa razy grubszy od ProTracka, więc to jest w ogóle kawał klocka. Zresztą widać też po grubości przycisków, jeszcze ile nad przyciskami mamy miejsca. Jeszcze dodatkowo bezel jest, ma takie ładne wyjście na górę, więc on dodatkowo zabezpiecza bardzo dobry wyświetlacz. No tu niestety minusem jest to, że zobaczmy, spójrzmy sobie pod kątem na wyświetlacz. Szkiełko jest w zasadzie zlicowane z brzegiem bezela. Ciężko mi złapać to tak, żeby ostrość mi się tutaj nie rozjeżdżała, bo łapię ostrość na początek, a nie na środek. Spróbujmy tak. No teraz mniej więcej to widać. Szkiełko jest może o jakiś ułamek milimetra schowane pod brzeg bezela. I może być narażone na jakieś tam zarysowania, przynajmniej na kontakt z ciałami stałymi. Szkiełko jest oczywiście szafirowe, natomiast w jakiś sposób ten bezel chroni. No tu jest nieporównywalnie lepiej. Tutaj, jak widać, szkiełko jest bardzo głęboko osadzone tutaj w kopercie. Mamy dodatkowo jeszcze pierścień nad szkiełkiem i dodatkowo jeszcze elementy bezela. Także tutaj zupełnie nieporównywalne zabezpieczenie zegarka przed uszkodzeniami mechanicznymi. No ale umówmy się, to nie jest G-Shock, to jest ProTrack. To jest zegarek, który nie ma żadnych cech, jeśli chodzi o wstrząsodporność, natomiast wodoodporność jest tutaj na poziomie połowy dokładnie tego, co G-Shocki, czyli dokładnie 10 barów. Tutaj gdzieś to będzie chyba, tutaj mamy 10 barów. A G-Shocki standardowe mają 20 barów wodoszczelności. Także słuchajcie, no jeśli chodzi o prezentację tego zegarka, to chyba byłoby na tyle. Były zbliżenia, było omówienie takiej, a jeszcze omówienie funkcji, jeszcze może tutaj sobie pokażemy, jak działa kompas, bo tego zapomniałem zrobić. Tak działa kompas. O, w ten sposób. Można sobie zapamiętywać konkretne położenia, kierować się w jakimś określonym kierunku. Tak się to prezentuje. Ważne jest tylko, żeby, dlatego teraz widzicie zegarek pod kątem, no bo ja również obiektyw mam ustawiony pod kątem, więc zegarek musi być idealnie do poziomu ustawiony, żeby kompas pracował prawidłowo. I tu pod prawym przyciskiem bezpośrednio mamy dostęp do wysokościomierza, czyli jest to de facto powtórzenie tego, co jest w Madmasterze. Dokładnie tak samo wygląda to tutaj. O, nawet jak widać są bardzo podobnie skalibrowane. Tu jest 52, tu 48 metrów, więc ja żadnego z nich nie kalibrowałem od dawna, więc to jest czysty przypadek po prostu. Tak to, słuchajcie, wygląda. No i tutaj oczywiście w menu tym podstawowym, tutaj mieliśmy przed chwilą wyświetlone literkę M, tutaj literkę H. Jest oczywiście poziom naładowania akumulatora. Literka M w ProTracku wynika z tego, że zegarek nie był doładowany słońcem ostatnio. Zegarek został wyjęty prosto z pudełka, że z fabryki wjechał 4 miesiące temu, no to stąd jakby zejście z poziomu high na poziom medium. No i tu jeszcze pod lewym górnym przyciskiem mamy display. Możemy trzy rzeczy sobie wyświetlić, albo możemy tak jak teraz mieć dzień, tygodnia i datę. Możemy mieć wykres barometru oraz datę, oraz możemy mieć po prostu powtórzenie wskazówek w formie cyfrowej, czyli tak jak, czyli w zasadzie najmniej, można powiedzieć, sensowna funkcja, chyba że akurat ustawiamy, tak jak ja często przed nagraniami robię, dużo zegarków, żeby idealnie synchronicznie chodziły i wtedy
Faktycznie można czasem użyć tej dokładnie funkcji, żeby wygodniej było odczytywać czas tak na szybko, bez zastanawiania się, czy końcówka wskazuje tą czy tamtą minutę. Ok, także tak to się prezentuje. Słuchajcie, no myślę, że to było wszystko, jeśli chodzi o prezentację tego modelu. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała. Jeśli tak było, zapraszam do pozostawienia łapki w górę. Zapraszam również do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a na moim kanale znajdziecie w tym momencie no, przeszło już 300 filmów na temat zegarków Casio G-Shock, Casio ProTrek, Baby G, Oceanusy są. No jest tego naprawdę sporo, jest co oglądać, także zapraszam. I zapraszam do komentowania, jeżeli macie ochotę podzielić się Waszymi wrażeniami na temat tego zegarka z innymi użytkownikami i widzami kanału. A tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.